Na życiu trzeba się znać. Irena, słuchaj, Irena, właśnie żem słyszał w radiu, zaczyna się taka audycja pod tytułem jak żyć. Muszę ci powiedzieć, że ja mam normalnie receptę, jak żyć. Jak żyć, pytasz? Normalnie iść przez życie trzeba oszczędnie. Co tak na mnie patrzysz? Co tak się gapisz na mnie? Co ty masz? Co ty masz, szafie? Jak co mam? Normalnie pilotka jest to mój wynalazek. Proszę państwa, chciałem państwu... A to ci skrzydła wyrwało! To jest pilotka do oszczędzania światła. Wyobraź sobie, co my robimy w domu. Siedzimy, prawda? Siedzimy sobie teraz. Ja leżę. I ty wyobraź sobie, że obserwuję cię od niejakiego czasu i mrugnęłaś przynajmniej 4 razy. 4? W ciągu bardzo krótkiego czasu. O co chodzi, proszę pani? Co to znamionuje? Mój wynalazek polega na tym, że na pilotce, którą żem sam skonstruował, tutaj mam styk jeden, tutaj od pilotki, od drugiego ucha przychodzi drugi styk i to jest podłączone... Szczepan! Powiem się! Bo odrzucony wleci! Ha! Niby żarcik! Ha, ha, ha! Bardzo śmieszne. I tutaj z tej pilotki wystają takie styki, które są przyłączone do moich powiek. Dolna powieka ma jeden styk, górna powieka druga. Od tego idą 2 druty do ogólnej mojej domowej sieci energetycznej. Wytłumaczę, nie jest to śmieszne, nie rób takich min. Wytłumaczę, o co chodzi. Kiedy my siedzimy w domu, pali się światło wieczorem, jak my zamykamy oczy mrugając, czy to światło jest potrzebne nam? Jak masz zamknięte oczy, czy wiesz, czy jest światło, czy nie? I o to chodzi, żeby oszczędzać prąd. Kiedy ja zamykam oczy, mrugając, o, zrobię to, styki łączą, światło gaśnie. Po co mnie światło, jak mam zamknięte oczy? Otwieram oczy, światło się zapala. Czyli 36 razy na minutę jest tam prąd niepotrzebny. I ja obliczyłem, że oszczędność prądu jest rzędu 30%. Zamykam oczy, światło mi gaśnie w mieszkaniu. Otwieram oczy, światło mi się zapala. Prawda? To ja mam jeszcze pan do ciebie takie pytanie, skoro już jest taki wynalazca. No słuchaj. Po co jest knebel? Po co jest knebel, pytasz? A po to...